Dzień dobry, nazywam się Maciej Wabik, jestem przedstawicielem Stowarzyszenia Labiryntarium.pl. Mam przyjemność zaprezentować dzisiaj gazetkę, trzeci numer nieregularnika Biblioteka Dziedzictwa, który wydaje Fundacja Inicjatywa B wspólnie ze Stowarzyszeniem Labiryntarium.pl w ramach projektu Biblioteka Dziedzictwa Ziemi Żarowskiej. W numerze wiele artykułów dotyczących historii zakładu tej przed 1945 rokiem. W tym na głównej stronie artykuł Kim był człowiek, który zbudował fabrykę. Jest to przedstawienie historii Kulmiców, którzy wybudowali fabrykę szamotową w Żarowie. Jest przedstawiona historia do roku 1945 fabryki szamotowej. Następnie po roku 1945 od momentu, kiedy trafiła fabryka w ręce polskie. Oprócz tego znajdziemy artykuły dotyczące działalności takiej pozazawodowej, na przykład dotyczącej klubu PTTK Żarodreptaków, drużyn sportowych, które działały pod szyldem zakładu szamotowego w Żarowie. To już jest trzeci numer, ale mimo wszystko nie uniknęliśmy pewnych błędów. Musimy sprostować pewną rzecz. W jednym z artykułów Hochlik Drukarski ukradł nam jedną linię. W artykule dotyczącym historii powojennej fabryki szamotowej, który oparty jest w całości o artykuł Juranda Bociana i Justyna Stachurskiego z kwartalnika Materiały Ogniotrwałe z numeru 1 z 1985 roku. Jest to wspomnienie właśnie działalności fabryki na przestrzeni lat 1945-1985. Jednak ta linia nie pojawiła się w druku, nad czym ubolewamy. W gazecie znajdziemy również mnóstwo informacji dotyczących pamiątek, które udało nam się uzbierać w ramach projektu Biblioteka Dziedzictwa Ziemi Żarowskiej na Regale Pamięci. Wszystkie przedstawione w gazecie materiały oraz wiele innych można obejrzeć codziennie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żarowie przy ulicy Piastowskiej 10 na własne oczy właśnie na Regale Pamięci. Zachęcamy do odwiedzenia Regału Pamięci. Ponadto chcielibyśmy przy okazji prezentacji najnowszego numeru gazety podziękować wielu osobom, które współpracowały z Fundacją Inicjatywa B i ze Stowarzyszeniem Labiryntarium.pl. Przede wszystkim panu Zbigniewowi Malickiemu, który stworzył tutaj dużą część artykułów do tej gazety, oraz panu Markowi Wąsowskiemu i wszystkim innym, którzy przyczynili się do powstania tej gazety. Przede wszystkim właśnie sponsorowi głównemu, fundatorowi gazety, czyli Polskiej Ceramice Ogniotrwałej, która jest spadkobiercą spuścizny 170 lat działalności fabryki szamotowej w Żarowie.